Jako lekarze mówimy również o korzystnych działaniach promieniowania ultrafioletowego. Wszyscy wiemy o tym, że jest ono niezbędne do syntezy witaminy D3, a ona jest z kolei znowu niezbędna do prawidłowej budowy naszego kośćca. Wiemy, że wytwarzanie barwnika skóry, czyli melaniny, to jest przede wszystkim działanie ochronne na nas skórek, ale to jest również działanie estetyczne. Lubimy, drodzy Państwo, być nieco opaleni i to jak najbardziej można zrobić zdrowo. Kolejna rzecz to jest bardzo pozytywny wpływ promieniowania słonecznego na nasze samopoczucie. Udowodnione jest w piśmiennictwie, w nauce, że słońce ma działanie przeciwdepresyjne. I drodzy Państwo, jako pacjenci gabinetów dermatologicznych bardzo często będziecie Państwo przez dermatologów kierowani wręcz na tak zwane światłolecznictwo, żeby leczyć choroby skóry. Choroby alergiczne, łuszczyca, one nie lubią słońca. Wobec tego jedną z metod leczenia będzie właśnie naświetlanie słoneczne, ewentualnie naświetlanie specjalnymi lampami. Tak naprawdę dla naszej skóry niebezpieczeństwem jest promieniowanie UVA, czyli to promieniowanie, które ma dłuższą falę, które penetruje głębiej. Jesteśmy poddani jego działaniu przez cały dzień. Nie jest zatrzymywane przez szyby, nie jest zatrzymywane przez odzież bawełnianą. Emitują stare jarzeniówki, emitują również promieniowanie UVA. Solaria, drodzy Państwo, to jest źródło promieniowania UVA. Patrząc na to, jak światło słoneczne penetruje na naszą skórę, pamiętajmy, że UVA działa głębiej i tą warstwą, która odbiera działanie UVA, jest przede wszystkim skóra właściwa. Czyli tutaj, drodzy Państwo, będziemy widzieć zarówno efekty niszczącego działania UVA na kolagen, ale również, drodzy Państwo, działanie jego prokancerogenne, czyli takie, które powoduje powstawanie nowotworów. Działając słońcem na skórę, musimy pamiętać o tym, że ono działa teraz, ale również po wielu latach możemy obserwować jego skutki. Te skutki odległe to właśnie jest tak zwany photoaging, czyli fotostarzenie skóry, ale również nowotwory. Zawsze skóra chroniona przed światłem słonecznym będzie wyglądać młodziej. Będzie miała jednolity koloryt, będzie miała mniej zmarszczek i mniejszą podatność na zmiany nowotworowe. Drodzy Państwo, chrońmy się przed światłem słonecznym, chrońmy się mądrze, chrońmy się dobrymi produktami i chrońmy się, drodzy Państwo, przez cały rok. Zachęcamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie do udziału w kampanii Twoja skóra, Twoje życie, żebyście Państwo zadbali o zdrowie swojej skóry, a również o swoje życie. Na stronie internetowej Twoja skóra, Twoje życie.pl, na mediach społecznościowych, a więc kanał YouTube i Facebook, znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące tej kampanii. Zachęcam.